Podaj współrzędne środka i promień okręgu o równaniu x plus 11 do kwadratu plus y minus 6 do kwadratu równa się 49. Równanie okręgu o środku w punkcie S o współrzędnych AB i promieniu R wygląda następująco. X minus A do kwadratu plus Y minus B do kwadratu równa się R kwadrat. Wyznaczmy z naszego równania środek okręgu i jego promień. Zaczniemy od środka. Środek okręgu ma dwie współrzędne. Współrzędna x-owa u nas a to jest to, co stoi w pierwszym nawiasie, czyli w nawiasie z x-em za znakiem minus. W naszym wypadku nie mamy znaku minus, ale możemy to rozpisać jako x minus minus 11 do kwadratu. Zwróćmy uwagę, że minus razy minus daje plus, czyli nasze a wynosi tutaj minus 11. Nasze b to jest to, co stoi za znakiem minus w nawiasie z y. W nawiasie z y za znakiem minus u nas stoi 6, czyli nasze b wynosi 6. Stąd współrzędne środka okręgu to jest minus 11 i 6. Po prawej stronie równania mamy r kwadrat. Nasze r kwadrat, czyli u nas za znakiem równa się, po prawej stronie równania, mamy 49, czyli nasze r kwadrat to jest to samo co 49. Dostaliśmy równanie z niewiadomą r. Pozbądźmy się kwadratu, czyli obustronnie pierwiastkujemy. Stąd dostaniemy, że nasze r wynosi 7. Oczywiście można by jeszcze zapisać drugie rozwiązanie, czyli r równa się minus 7, ale ponieważ promień nie może być ujemny, zostawiamy tylko rozwiązanie r równa się 7.